Spowiedź bez księdza. Ostatnio studiowałem Biblię w gronie kilku osób i był tam też mój brat w Chrystusie, ale jeszcze starszy ode mnie, 70-latek, no, który długi czas przeżył w kościele rzymskim. Czytaliśmy fragment o faryzeuszu i celniku. No, większość myśli no, to jest wtedy kierowana ku temu, żeby się nie wywyższać, żeby nie oceniać innych. Z pozoru, żeby pamiętać, że usprawiedliwienie przed Bogiem jest tylko przez zaufanie Chrystusowi, a nie przez to, że jakieś tam dobre uczynki pełnimy, czy jesteśmy lepsi od innych. No to można sobie sprawdzić. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, od 9 do 14 wersetu, krótki fragment, ale myślę, że wszyscy znają. A ten mój brat w Chrystusie jest zaraz. Zobaczcie, że tutaj jest ewidentna analogia do katolickiej spowiedzi z jedną tylko, tylko różnicą, no bo jest, dzieje się to w świątyni, tam są też przecież w okolicy kapłani, no i przychodzą ludzie ze swoimi grzechami. Jezus opowiada, jak mówią o swoich grzechach czy o swoim życiu: raz faryzeusz, a raz ten celnik. I zobaczcie, mówi, do kogo oni się, no powiedzmy żargonem katolickim, do kogo oni się spowiadają. No nie spowiadają się do człowieka, chociaż dookoła są kapłani, tylko mówią swoje grzechy, czy o swoim życiu duchowym. Jeden tam uważa, że prawie, że nie ma tych grzechów, a drugi ma pełną świadomość, ale obaj mówią bezpośrednio do Boga. Czyli spowiadają się Bogu, a nie człowiekowi, nie księdzu. No, bardzo prosta i jasna obserwacja. Oczywiście z naszymi grzechami, jeśli chcemy, żeby one zostały nam przebaczone, musimy przyjść bezpośrednio do Boga, a konkretnie do Boga Syna Jezusa Chrystusa, który zapłacił karę na krzyżu Golgoty właśnie za nasze grzechy. Jeśli raz w życiu do niego Przyjdziemy z naszymi grzechami, On przebaczy nam wszystkie, od momentu naszego tam nawet poczęcia, do naszej śmierci.